zamku nowym w Płotach. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Oprawę muzyczną tworzy zespół spontaniczny. Przeznaczamy je co do złotówki, a często i więcej, żeby młodzież przez nas Panie starosto, ja już tak od 3 tygodni za panem jeżdżę i tylko pan nagrody rozdaje. No, widocznie mam okazję, z czego się bardzo cieszę, że mogę nagradzać. Gorzej by było, gdybym musiał karać. Ale na całe szczęście tylko nagrody, a wręczanie nagród to oznacza, że są same sukcesy. To znaczy, sukcesy odnoszą ludzie starostwa i jest to bardzo, bardzo miłe. Tak mogę codziennie rozdawać nagrody, jeśli są ku temu okoliczności i przyczyny. Dzień Edukacji Narodowej to właśnie bardzo dobry okres na wręczanie takich nagród. Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnym wydarzeniem. Sam mam 3 dzieci i wiem, jak ważną rolę odgrywają wy młodzi redaktorzy, jeszcze się uczycie, ale uwierzcie mi, że to, co wyniesiecie ze szkoły, to zostaje na całe życie. Często rodzice nie mają czasu i wtedy właśnie zastępują ich nauczyciele. Wiedza jest dzisiaj najważniejszym skarbem. To może taki slogan, ale prawda jest taka, że wiedza jest tym, co powoduje, że w przyszłości jest dużo lżej. Co niektórzy łakną szczęścia, pieniędzy i właśnie w tym bardzo wiedza pomaga. Dzień Edukacji Narodowej to dobry czas, by nagradzać i wyróżniać naszych nauczycieli. Nauczycieli staramy się wyróżniać przez cały rok szkolny, ale rzeczywiście Dzień Edukacji Narodowej jest takim dniem szczególnym, w którym i władze, i dyrektorzy szkół starają się jednak uhonorować tych wszystkich, którzy w ciągu tego roku szkolnego osiągnęli coś więcej ponad przeciętność. Stąd będą nagrody pana starosty dla nauczycieli wyróżniających się, których wytypowali dyrektorzy, a pozytywnie zaopiniowały rady pedagogiczne, i będą nagrody dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.